chuj lewo! Spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby pograć w kulki. Szybkie kulki. Trochę mnie martwi zasada, że gra wszystko, ale organizator powiedział, że to jest święte. Shut up, clock in and load up. Panowie, kurwa. Stałem. Przez dziurę jebią, przez dziurę jebią. Dostał. Stałem? Ja też. Według mnie to wszyscy, ale nie wiem. Ta runda pokazała, że musimy zablokować możliwość strzelania przez dziurę na środku korytarza. Także od teraz zaczynamy już bez tego ułatwienia. Gotów! Ja idę w dół. Który? Ja. Czysto. Czekaj, ja tu. Nie wierzę. Tak. Nie wierzę. Właśnie zabiłem swojego ziomka. Dalej już samotnie kontynuowałem czyszczenie pierwszego piętra. Następnie sprawdziłem drugie. 30 sekund! Jak się okazało, rywale skampili się na najwyższym, ostatnim piętrze. Jednak zabrakło już czasu i nie zdołałem dobrać się do nich. Przepraszam. Dobra. Ale słuchaj, bo musimy to wyjaśnić. Jebali ogniem stamtąd. Tak. I mówię, no ja czekałem na wroga, nie? Z góry ktoś strzelał. Nie. My byliśmy, ciebie zdjęli z tego korytarzu, z którego ty wyszedłeś. Ja jednego tam zjechałem. Ja czekałem na przeciwnika, zdjąłem jednego. Mówię, no przyjdzie następny. Zmiana stron, wymieszanie składów i teraz walczymy przeciwko szczecińskiej drużynie. 3, 2, 1, gracie! Dawaj Ricardo, dawaj. Ja też. Trop. Ja prefajrowałem tak samo, wiesz. Trup. Wiesz, że w tej sytuacji masz, która kulka pierwsza podała, więc to jest, nie jesteś w stanie powiedzieć, nie? Ty preferowałeś się tak samo, nie? Właśnie przez takie akcje nie lubię strzelać się na blokach. Tutaj pomieszczenia są bardzo ograniczone i strzelamy na tak małym dystansie, że trzeba mieć naprawdę milimetrową precyzję, aby ustrzelić i nie zostać trafionym. Mamy dwie puszki po herbacie. Mają elektronikę w środku, bardzo skomplikowaną w postaci czterech kabelków. I teraz tak, możemy lekko utrudnić grę w postaci takiej, że trzeba podpiąć baterię, która jest w środku, później wcisnąć, albo od razu wcisnąć. Wcisnąć, świetnie. Zrobimy tak, zaczynamy sobie na dole, tak jak jęczał Michał, że tak chciał. Gdzie on jest? No tu jest. Taki kamuflaż, że nie widać. Nie? Michał, gdzie jesteś? Bez nich nie było. Bardzo ładnie. Dobra, zaczynamy sobie na dole. Piszczałka ekipy stamtąd będzie po skosie budynku, ekipy stąd po drugim skosie budynku, jakby nad miejscem rozpoczęcia gry. Jakby nie piszczało, to robimy Jakby to biegnie ze mną... Na dworze ref. Na polu. Pierwsze drzewo. A wy macie dłużej drzewo. Ja czy ty? Bo ta botanika. Ty. Musisz nagryć coś fajnego. 3, 2, 1. Blokuj lewo! Przechodzę! Tu pusto.
Nie widziałem. Graj, graj, graj. Jeden dalej z lewej. Czekaj, czekaj. No właśnie. Dalej z lewej. Jest, mogę z lewej, mogę, mogę, możesz przejść. Z lewej jest dalej, dalej jest z lewej. No gdzie, no co ty? Musisz wsadzić głowę. No przecież głowa przejdzie. No. Ja dostałem też. Tutaj kolega trafił mnie wyraźnie pierwszy, dlatego już bez gadania musiałem zejść. Niestety stało się tak przez zamieszanie, które stworzył poprzedni gracz. Oczywiście dziura była na tyle duża, że spokojnie można było przez nią strzelać. Jednak cała ta gadka po prostu wprowadziła niepotrzebny młyn, zdradziła moją pozycję. No i całe szczęście jeszcze jednego co przebiegu strzeliłem, ale już ten trzeci wyszedł i wiedział dokładnie gdzie jestem. Także nie róbcie tak więcej na strzelankach. Puszujemy po prostu. Jakiś pit softer teraz. No to puśćcie go w ogóle przodem. A co gramy? Chyba to samo. To samo. No, nie, gramy kulki. Ej, ja mam pomysł na tą rundę. Tam nasz przycisk i przegrywamy. Gotowi! Tak. Dobry, ja dobry. Jakbym miał na dwóch zaczepione, to tu sobie mogę rozczepić. Mogę sobie ściągnąć na dół. Jak żona idzie z nim, to zawsze ma zaczepić. Na górę. Miło. 3, 2, 1! Za karę pluton egzekucyjny. I paczka rakietów. Platinumy. 3, 2, 1, go! Każdy poczekał. Ale tak, ale tak. Go, go, go! Hit the target! Trzymaj kąt! Trzymaj, trzymaj, trzymaj kąt! Zapierdalać! Żwawo, 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 żwawo! Dawaj, Ricardo, dawaj! Trzymasz, Ricardo? Dobra, dawaj, meme! Uwaga, skoczę tędy. Drugi meme. Uwaga, rób, rób. Z lewej, z lewej. Dostałem? Dostałem, dostałem. Sorry. Przejdę na twoją stronę. Przede mnie, przede mnie. Przed ciebie. Tutaj. Dobra, przed. Ale proszę być jeszcze jeden, bo tutaj nie jestem. Meme, meme, jestem na twojej pozycji. Tam sam z prawej gdzieś był. No przychodzę. No mamy dominację, mamy tu przycisk, musimy się wepać na hałę. Patera. Z lewej, co uważasz? No to potem. Uwaga, prawo, w lewej, w lewej, w lewej. Trzymaj, nie wiem czy dostałem, ale chyba nie, nie czułem nic. Dobra, to ty może zejdź, a... Dobra, ja zejdę. Nie czułem, ale... Daj, bierzemy schody i przebiegamy. Ja trzymam schody, wy musicie mieć lewą. Jest! Koniec! Nie wiem czy dostałem od ciebie, ale nie, słyszałem ale ty kolega ma kwadratowe kulki. Ja nie wiem! Nie zawoli! Nie zaufania doła na zęby betonowe! Brawo panowie, zajebiście! Kwadratowe. Brawo, brawo, brawo! O. No może też przybić. Teraz czas na chwilę przerwy i zmieniamy strony. Opowiecie mi genezę tych naszywek, tej nazwy w ogóle? Cringe mamy Airsoft. Inny rodzaj cringe'u, tak? Łatwo określić to w jednym zdaniu. To jest po prostu jeden z tych żartów, który zaszedł za daleko. A, i tak powstała ta ekipa. Trzy ekipy rozpadły.
I no i z tych co zostali złożyliśmy. Wszystkie trzy sierakowo. Ale tam macie blisko do Gorzowa? Tam 70 km. A nie, to było. Chyba ciebie. Do Poznania mamy 60, więc jesteśmy tak po środku. Okay. Jak, do Poznania jest 8 tych. Ale ode mnie 3. Czyli co, Skwierzyna to prawie taki wasz lokal? Spot czy co? Znaczy nie, Skwierzyna jest dla nas lokalnie w sumie. No. Dla Skwierzyna to było... To jest 80 km, dla mnie... Czekaj. Tak, ja to jest 30 km. A, no to dla ciebie bardziej lokalnie. No. My jesteśmy tak po samym powiecie rozsiani, a oni jeszcze w sąsiednim. Spitsoft! Spitsoft, panowie! Spitsoft! Nie śmieją się, nie śmieją się. Nie. Bardziej mi chodzi o określenie samego Spitsoftu. Nie, to mi się podoba, jak przygrywam, bo wtedy w sumie najfajniej jest. Tak? Bo czuję, że jest ciężko. Tak. No właśnie, ja wolałbym właśnie takie... Nie słychać, nie słychać. Go! Dawaj, Bartek, dawaj. Dzięki! Z lewej, to. Nie wychylaj. Trzymam lewą. No, dostałeś w maga. A co? No chłop dostał w maga, co leży. No dostał dopiero jego z besztali. Tutaj chwilowo atmosfera się zagotowała, ponieważ jeden z gości nie przyznawał się do trafień i musieliśmy mu to w bardziej dosadny sposób wytłumaczyć. Finalnie gościu zszedł na respa, jednak kosztowało nas to wymianę jeden za jeden z kolejnym od nich z drużyny. Fajnie. Pozdrawiam mamę i rodziców. Mamę i rodziców? Kurwa, musisz mnie nagrywać. Ty kogo pozdrawiasz? Nikogo. No nie nagrywaj go jak... Mamę pozdrów za zrobienie kanapki. No to dziękuję, mamo, pozdrawiam cię. Ricardo, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam... wszystkich. Nie wiem, kurwa. Wszystkich, którzy to oglądają. Wszystkich, tak. Dokładnie tak. Jeśli też chcecie pozdrowić kogoś, to napiszcie komentarz pod filmem. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o nas źle. Na mordę kuda. To ja i moja dziupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.